Witaj bardzo serdecznie, tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, a który może przejawiać się na przykład w problemach zdrowotnych, czy w problemach z relacji i tak dalej, w relacji ze sobą, z innymi. Dzisiaj chciałam opowiedzieć właśnie o relacji może troszeczkę z innymi, ale też ze sobą, o granicach. Jest to temat, o który dużo osób się mnie pytało, prosiło tutaj o jakieś wskazówki, jasności, wyjaśnienia. I jest to temat, który się pojawił ostatnio w rozmowach wspierających. Jak zauważyłeś, odnowiłam cykl znowu. Jest kilka rozmów nowych. I tam pojawił się właśnie też temat granic. No i tak właśnie nagrywam. Chcę Ci opowiedzieć o granicach. Po pierwsze, co to są granice? Po co są? Dlaczego w ogóle mamy stawiać granice? No i właśnie, i tutaj zawsze mi się włącza takie, że to jest po prostu cała abstrakcja. Bo kiedy myślimy o granicach, myślimy właśnie o jakimś murze, o jakichś granicach, o czymś. Ja nawet myślę o czymś takim po prostu sztucznym. Natomiast granice to jest, no właśnie, to są moje limity, jakie ja stawiam sobie i innym ludziom. I to nie może wypływać, to znaczy, no właśnie, dlaczego mi się granice, mówienie o granicach kojarzy ze sztucznością? Dlatego, że jeżeli ja mówię, że ja muszę postawić granicę, to znaczy, że ja nie mam jakby jasności co do siebie. Moje granice muszą wypływać z mojej jasności. Jeżeli ja wiem, jakie są moje wartości, jakie są moje potrzeby, jeżeli ja znam swoje mocne i słabe strony, jeżeli ja siebie znam, to ja nie muszę stawiać granic, bo ja je mam. I właśnie dlatego ja też mówię o sztuczności przy mówieniu o granicach, ponieważ ja uważam, że kiedy mam mocną osobowość, mam jasną, jestem jakby w jedności ze sobą, to są rzeczy jasne. I bardzo często na przykład wiele osób, które mnie zna, czasami mi nie mówi o pewnych rzeczach, bo wie, że ja na przykład w to nie wejdę, albo ja czegoś nie zaakceptuję, ponieważ mnie znają na tyle, że ja mam też taką jasność. I mówią, no ale ty w to nie wejdziesz, bo ty i to. Czasami nie musimy o tym rozmawiać, ale nie wiedzą. No właśnie, to jest to, że nie dość, że te osoby z zewnątrz wiedzą, jakie są moje granice, jakie są moje właśnie perspektywy, spojrzenia na różne sprawy, ale one to wiedzą, ponieważ ja mam jasność. A ta jasność wychodzi właśnie z moich wartości, z moich potrzeb, że ja wiem, jakie są moje wartości, ja wiem, jakie mam potrzeby. Ja mam siebie jakby poukładaną. I tutaj właśnie też sprawa potrzeb, ponieważ bardzo często właśnie jest to, że moje granice są przekroczone, moje potrzeby niezaspokojone. I my się tutaj koncentrujemy na braku. Problem, taki można powiedzieć, ja to tak widzę, w naszym życiu jest taki, że żyjemy w relacji z innymi. Ja mam na przykład trójkę dzieci, to są już teraz nastolatki, plus ojciec ich i tak dalej, więc jest to, jakby to powiedzieć, grupa taka mocna, dużo się dzieje. Ale niekoniecznie musi to być taka duża grupa, w której się dużo dzieje. No bo nastolatki to zawsze tam emocje są. Dużo się dzieje. Ale chodzi o to, że w każdej relacji
ja, moje w pewnym momencie granice będą przekraczane, moje potrzeby będą niezaspokajane, ale problem jest w tym, jak ja dochodzę do siebie, jak ja się regeneruję, jak ja powracam albo powracam do siebie, zaspokajam swoje niezaspokojone potrzeby. I tutaj myślę o takich sprawach, że właśnie na przykład potrzebuję snu, bo jestem zmęczona, czy potrzebuję odpoczynku, a tutaj trzeba właśnie na przykład jest rozmowa z nastolatkiem, nastolatkowie lubią rozmawiać w nocy, dużo się dzieje, więc tam jest bez przerwy jakaś rozmowa, jakaś wymiana, jakieś no po prostu coś się dzieje. Ja potrzebuję odpoczynku, ale też wiem, że teraz jest czas na to, żeby porozmawiać z tym nastolatkiem, mimo że jestem zmęczona. Dlaczego? Dlatego, że czas nastoletni jest jakby ograniczony i to dziecko już pójdzie. Wtedy ja sobie będę odpoczywać na większą skalę. W związku z powyższym w pewnym momencie moje granice są przekroczone, na przykład granice wczesnego kładzenia się spać, czy tam o jakiejś określonej godzinie są przekroczone. Ja tego nie mogę zrobić, w związku z czym ja muszę teraz sobie postawić na jakość tego odpoczynku i ustawić sobie następny dzień tak, żebym ja miała, no właśnie był ten odpoczynek, żeby on był wzięty w na przykład wzięte pod uwagę moje zmęczenie. I tutaj trzeba by to tak ja się zawsze na to patrzę w ten sposób, że czasami moje granice są przekroczone, bo bardzo często się mówi, nie, ja muszę walczyć o moje granice, muszę walczyć o siebie. No i tak, warto, ale walczymy w momencie, kiedy ja nie mam jasności co do moich granic, co do siebie, co do tego, do tej swojej harmonii, do tego, tych swoich wartości, do tych swoich potrzeb. Jeżeli nie mam jasności, to moje granice będą szybko przekraczane, dochodzi do właśnie takiego jakby zmęczenia, przemęczenia, frustracji, takiego rozbicia wewnętrznego, a to prowadzi do tego, że właśnie ja sobie nagle stwierdzam, że no moje granice są przekroczone. Ale właśnie tutaj jest też następna rzecz, którą ja zawsze, no tak zwracam na to uwagę, to nie jest to, że ktoś przekroczył moje granice. To jest tak, że ja pozwoliłam, żeby przekroczone zostały moje granice. Ponieważ kiedy ja mam jasność co do moich, no właśnie, wartości, potrzeb, ja mam jasność o sobie, gdzie są, właśnie, jaką ja mam wytrzymałość, ile ja zniosę w każdym momencie, kiedy ja mam jasność, w jakim momencie życia jestem, w jakim okresie ja jestem mojego życia, czy to jest właśnie czas, kiedy ja mam energię, czy ja na przykład mam dużo rzeczy do robienia i po prostu no, nie mam, w ogóle nie mam zasobów. Jeżeli ja znam to wszystko, to mnie jest wtedy łatwo dbać o granice. I osoba, która mi będzie te granice przekraczać, ja jej nie pozwolę, ponieważ ja wiem, na co ja mogę pozwolić. Ja nie, na pewno będę mogła na więcej pozwolić w momencie, kiedy jestem zadbana, właśnie mam zasoby, jestem napełniona, a inaczej będzie, kiedy jestem właśnie na, jakby lecę na oparach. I tutaj właśnie też warto zauważyć, czy ja lecę na oparach, jak długo już lecę na oparach, dlaczego, gdzie tutaj mi brakuje właśnie zadbania o siebie. Jest rozmowa z Agnieszką Pawłowską, nie jest i dopiero będzie rozmowa z Agnieszką Pawłowską właśnie o dbaniu o siebie, o kochaniu siebie, jak to jest. I też bardzo często właśnie nam się wydaje, że stawianie granic to jest właśnie coś takiego odświętnego, tak samo jak dbanie o siebie, to jest po prostu takie coś, co ja muszę zrobić, takie ła, a tak naprawdę to jest podstawowa rzecz,
tak podstawowa, że ja no, muszę właśnie jakby skupić się na tym i jakby przestrzegać tego, bo jeżeli ja nie przestrzegam moich granic właśnie, bo granice właśnie są związane z moimi zasobami, z tym, jakie ja mam wartości, jakie ja mam potrzeby, w jakim okresie, w jakim czasie mojego życia jestem. I jeżeli ja mam to wszystko w jasności, to te granice moje też będzie mi łatwiej i określić, i bronić, i ich, je zachowywać, i moje granice, ja też będę miała większą elastyczność przy jakby przy pilnowaniu tych moich granic. W związku z powyższym pytania, jakie mi zawsze są często, jak ktoś pyta właśnie o granice, to się pyta, co to znaczy stawiać granice, jak stawiać granice, dlaczego je stawiać i po co mi te granice. Więc ja po prostu chciałabym to właśnie wrócić do tego, że granice to jest jakby taki, no właśnie taki limit, taka otoczka, jaką ja się otaczam, i ona zależy od tego, jakie mam wartości, jakie ja mam potrzeby, jakie mam potrzeby niezaspokojone i w jakim momencie mojego życia jestem. Na ile ja mam zasobów do tego, żeby na przykład stworzyć te moje granice, tą moją otoczkę bardziej elastyczną, a na kiedy ona jest po prostu takim betonowym murem, którego się nie da rozwalić, nie? Żel, beton, taki schron. No i właśnie, jeżeli dużo osób, które mówią o granicach, że właśnie tu ktoś mi przekroczył granicę, bardzo często mówią o takich żelbetonach, że ktoś mnie po prostu zmusił do tego, żebym przeszła te moje granice, żebym opuściła, żebym otworzyła właśnie, czy rozwaliła ten żelbeton. I tutaj jest niezgoda. Natomiast w momencie, kiedy ja znam siebie, ja wiem, w jakim momencie jestem, ja wiem, kiedy ja mogę jakby się zregenerować po przekroczeniu granic, po zrobieniu czegoś, co mnie przekracza, to wtedy te moje, no właśnie, moje granice są wtedy takie elastyczne, są jakby zapewniają mi bezpieczeństwo, mnie i moim relacjom. Ponieważ kiedy ja mam jasność w moich granicach, mam jasność w sobie, mam jasność no właśnie w sobie, no i w tych granicach te osoby, które mnie otaczają, też zaczynają mieć jasność co do mnie. W związku z powyższym im będzie łatwiej ze mną rozmawiać, wchodzić w relacje. Tak samo mnie, jeżeli ja znam moje granice, znam moje jakby ograniczenia i znam granice tej drugiej osoby, to będzie mi łatwiej budować relacje. Ja na przykład bardzo często granice też są fajne, poznanie granic innych osób są fajnym takim motywem, szczególnie tutaj u nastolatków, bardzo to się sprawdza. Jakby czasami przekraczanie tych granic tak z premedytacją, żeby zobaczyć, czy ten młody człowiek, czy na przykład, czy nawet dorosły, potrafi bronić tych swoich granic, potrafi stanąć za sobą, czy ma jasność, że ta granica jest tą granicą, czy musi tą granicę jakby przestawić. No właśnie, jeżeli nasze granice zostają przekraczane, to też warto zauważyć, czy ja mam w sobie taką możliwość, przyzwolenie na to, żeby sprawdzić, jak to we mnie jest z przekroczeniem danej mojej granicy. Czasami nie mamy pozwolenia na to, żeby przekraczać moje granice, ale jak już ktoś przekroczy, to nagle się okazuje, że
na przykład ta granica w ogóle już nie ma dla mnie znaczenia, albo że ja ją mogę w pewien sposób zmodyfikować. Jeżeli ją modyfikuję, to też się tworzy taka przestrzeń wokół nas. I tutaj dla mnie też granice bardzo są związane z ranami emocjonalnymi, to po prostu bardzo, bardzo, ale też są związane z naszym po prostu mózgiem prymitywnym. Jak to jest? Na ile jest to automatyzm, a na ile jest to nasz świadomy wybór? I tutaj właśnie bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś sprawdziła, określiła swoje granice i warto określać, sprawdzać granice co jakiś czas. Czy tutaj mogę coś poluzować, czy mogę wprowadzić więcej elastyczności, czy mogę wprowadzić jakieś zmiany w moich granicach. Po co, teraz tak mi padło spojrzenie na po co mi granice. I to, co przychodzi mi, to jest to, że to jest takie bezpieczne. Zapewniają mi bezpieczeństwo, ponieważ ja siebie znam i one zapewniają mi bezpieczeństwo i zapewniają bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Zapewniają też tej drugiej osobie takie bezpieczeństwo. I czasami są granice, których wiadomo, że w pewnych momentach nie możemy przekroczyć, ale są momenty, kiedy wiemy, że możemy je przekroczyć. I tutaj też warto to znać. Kiedy ja mam na przykład zgodę na to, żeby ktoś przekroczył daną granicę, a kiedy nie mam na to zgody. Ale też warto znać właśnie te momenty u swoich dzieci, u swojego męża, ponieważ wtedy wiemy, że no właśnie, kiedy możemy przekroczyć daną granicę, i to też sprawia, że relacja się zmienia, że dana osoba się lepiej poznaje i my też siebie poznajemy i nasza relacja wchodzi też na inny poziom. No i to chyba tyle, co chciałam powiedzieć o granicach. No moim zdaniem to jest temat, zawsze bardziej mi się wydaje to temat na pracę. Tak sobie myślałam, czy może jakąś integrację raczej nie, ale jakieś ćwiczenie, ale też mi nic nie przyszło do głowy. W związku z czym zostawię Cię w tak, bez ćwiczenia, ale z taką, zapraszam do uważności. Do uważności na siebie, na swoje potrzeby, na swoje wartości, na to właśnie w jakim momencie ja jestem swojego życia. I czy w tym momencie ja pozwalam na to, żeby... Czy to jest taki moment, że ja mogę mieć elastyczną granicę, czy nie? No i właśnie to... No właśnie, zawsze mamy takie dwie możliwości. Albo sprawdzać wszystko z miejsca takiego spokoju, ciekawości i tak dalej, ale najczęściej, jeżeli w ogóle chodzi o granice, to się orientujemy, że ktoś przekroczył moje granice, bo już jesteśmy tak zmęczone, tak sfrustrowane, tak zdenerwicowane, że już się nie da. I wtedy wiadomo, że poprzekraczano nasze granice. A ja zapraszam do tego, żeby zobaczyć, dobrze, ktoś przekroczył moje granice, ale dlaczego ja pozwoliłam na przekroczenie tych granic? Dlaczego ja o pewne rzeczy nie zadbałam? Dlaczego co się podziało w moim życiu we mnie, że ja nie zadbałam o pewne rzeczy. I tutaj mi też przychodzi taki przykład. Ostatnio miałam taką przygodę z panią, która no właśnie miała poprzekraczane granice przez teściową. I wszystko okej. Okay. I ona mówi, no tak, bo ona mi tu kazała i to ja musiałam, bo tu nikt się nią więcej nie zajmował i ja musiałam i tak dalej, i tak dalej. No mówi, no właśnie, wszyscy, ja tu muszę. Ale kiedy siadłyśmy, to zobaczyłyśmy, że to nie tylko chodziło o tą teściową, że to był jakby wisienka na torcie, że ona sobie pozwoliła na przekroczenie granic w innych rzeczach, ale po pierwsze, ona nie miała pojęcia o swoich potrzebach i o zaspokajaniu swoich potrzeb.
I jeżeli ona nie wiedziała i ona żyła, no żyła już na oparach, jeżeli ona no właśnie nie zaspokajała swoich potrzeb, to ta teściowa była jakby takim no, gwoździem do trumny. A tak naprawdę później to się okazało, że to właśnie był ten moment, że ona zaczęła wychodzić z tej swojej trudnej sytuacji. Ale właśnie w momencie, kiedy ja zauważam, że ja mam takie potrzeby niezaspokojone, a mi tu właśnie przychodzi ktoś i mi dowala, bo jeszcze muszę właśnie teściową się zająć, czy zrobić to, czy tamto, siamto, jołamto, to ja, mając świadomość, że muszę pewne rzeczy zrobić, to ja mogę właśnie teraz w tym momencie się zastanowić, dobra, jakie mam potrzeby niezaspokojone i o które ja muszę zadbać już teraz. I teraz jak w tej trudnej sytuacji ja mogę sobie zadbać o moje potrzeby. W rozmowie z Agnieszką Pawłowską, ale to jest też to, co ja bardzo często powtarzam, jest o tym, że że problem nie jest w tym, żeby właśnie no mieć wejść w super stan właśnie jakiegoś chilloutu i spokoju i po prostu i sobie w tym być, tylko problem jest w tym, żeby robić rzeczy codzienne, właśnie zajmować się teściową, robić te prace, które mamy, robić obiad, sprzątać czy cokolwiek, robić to, co musimy zrobić, ale właśnie mając ten spokój wewnętrzny. Jeżeli mamy ten spokój wewnętrzny, jeżeli mamy właśnie te swoje wewnętrzne potrzeby zaspokojone, jesteśmy w centrum siebie, to nasze granice też są jakby stabilne i nikt nam ich nie przekroczy. Nawet jeżeli się nam będzie wydawać, że właśnie ktoś nam jeszcze dowalił jakąś robotę, ktoś nam jeszcze coś tam dowalił, dorzucił, narzucił na nas, to my to po prostu przyjmiemy i jakby z elastycznością się do tego dostosujemy. No właśnie. I o tym moim zdaniem są granice. I no właśnie. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, zostaw lajka. Jeżeli masz ochotę, zasubskrybuj się. Na dole znajdziesz linki na przykład do rozmowy ze mną, jeżeli masz ochotę pracować nad swoimi granicami, nad swoimi potrzebami. Też na dole jest link do sklepu, tam znajdziesz kurs o wartościach i potrzebach. I moim zdaniem jest to jedna z podstawowych rzeczy. Pracować wartości, potrzeby. To jest takie pierwsze, gdzie ja mogę zadbać o siebie, zobaczyć w ogóle siebie i przyjrzenie się sobie właśnie z punktu widzenia wartości, potrzeb jest bardzo fajnym takim właśnie określeniem naszych granic, określeniem siebie, znalezieniem siebie, odnalezieniem siebie w tej codzienności, która czasami nas przygniata. Dziękuję za uwagę, cudowności, pa, pa.